to się różnik zawinę. Aha. No ja się tego nie wstydzę, bo jest już linia minę. Bo się nie, nie urodziłem, tak? To mi powiadomowali, jak takie pożywienia nie miał z tobą. No tak, jesteś Rusek. Za Boga, z winy. Jestem. A dlaczego? Bo w tym czasie zmarła moja siostra i do niego mówię, że ty mnie pożyczysz na dworzec. Ja pojadę, a deszcz padał. Nie? No pogrzeb do siostry. Ja nie jestem tym zainteresowany. Kto? Edmund, nie? Edmund? No tak. Nie był takim ludzie. On z Wysków miał kaszubskie charakter. Tak, tak. Ale natomiast tak. A ja w trakcie byłem tej roboty już, tej wiesz, zaangażowany. Natomiast i przerwałem, to nie robiłem. Odwieźł mnie ten Janek, Czarnowski, ten tej... Dalecki, no. Edek mój siadł na motor, mówię, przykryje się. Tobie herbatę też jeszcze zrobić? Nie, nie. Tobie herbatę też? A ty, Jacek, jedz te lody, bo ci się roztopi. A, dobrze, dobrze. I do Lubnie mnie nie podróż. Ja dziękuję. Do Lubnie. Ja prosiłem na pociąg. Ja już nic nie. Ja na pociąg i ledwo zdążyłem jeszcze na pociąg. A ja już wszystko wiązałem, tak powiem, to teraz to są komórki, telefony, tam nie można było dodzwonić, że dzwoniłem do tego Sławka, żeby powiadomić tam ten co, bo on miał telefon, że siostra zmarła. No. I cała była w nerwach, ale przyjechał w ostatniej chwili. No jeszcze wianek kupiłem. Na przedzie Hokan w czerwonej kurtce tej swojej piekowanej, takiej buchowej. I w tym szalik zielony, wiatr szalik rozwiewa i on, a ja lecę naprzeciw, ja zwrzeszczę, on nie dowrzeszcza. On pyta się mnie tylko tak, trzyma ten swój szalik, a tam leją? Ja mówię, leją. A! I powiem. Fajne takie obrazki pamięci. To Hokan i on na tym pochodzi. Wiesz, ja przecież pamiętam, jak Marysia, jak były te strajki w stoczni, tak. I ona tam latała, przecież bo tłumaczyła, co i te opony jeszcze przebili, no to przychodziła i wtedy mówiła tak, a ten Hokan ciągle mi tyłek kręci i się boi i trzęsie i żebyś nie chodziła, bo cię wyrzucą, bo cię zabiją, więc był jakby taki przeciwny, ja to tak odebrałam. Ale pomalu, rozumiesz? Zobaczył, że nikogo nie zabili. Ja nie dowiedziałem. A jak wesoło tam, a tutaj no. Co? Nie. No to tak jak ten Walek, nie? On na Akademii Medycznej studiują. Mhm. Matylda już na czwarty rok. Teraz ta Julka na drugi. Aleksander na pierwszy. Mhm. I to w Gdańsku, tak? Tak. I na Akademii wszyscy? Wszyscy na Akademii. Wszystkie rozsławią nam stron nazwisko. Począwszy od Wokana, od Johannesa, to i te wszystkie mają te same nazwiska na tam. No. Nie dużo. A jo, nie? A, to szklarnia. Piękna. I co tu? Pomidory. Przeważnie. Pomidory. O, parę ogórków tylko. Tak. No, ale przedtem to flansy, kwiaty. Mhm, kwiaty. Mhm. No. Tak, no to pięknie tutaj. To już ma chyba z 18 lat. Tak? No. I już siada. A już nie będę się operować, bo już nie jestem w stanie już. Tak. Pomidorki rosną. O, to jest cztery gatunki. To jest na woli serca. A te, które takie wieszą, tak. To są inne. Mhm. To są pomidory, jeden rząd tam co widziałeś, drugi gatunek uzdobniał, a też już. To malinowe, te wszystkie, o, te tutaj, nie? Ale drobne malinowe, nie chciałem tych dużych, bo te duże mają 2-3 ziarka wsią. I winogrona też. Tam zobaczcie, ten winogron, to ja tylko dałem, żeby zaciemniał. On nic nie tego. Tam jeden krzak mam prawdziwy winogron. Mm-hmm. Wszystkie prawdziwe, tylko nie wydajne. A to zobaczcie wszystko, wiesz, mięta. Mięta. Aha. A to pieprzowa mięta, rozumiesz, jeden liść sobie do herbaty na cały ten.
Coś ale taka brązowa, czemu? Nie, wyschnięta. Aha. No przecież później schnie, tak? Zobacz, to jest sama poziomka. Nie? Tak. Winogrony dwa, poziomka. Tamte te ozdobne dynie małe, takie tak. Rozmaite. A tu popatrz. Tutaj cały rezerwat przyrody jest. Ty zobacz to. Tak. Nie? Rezerwat przyrody, po drugiej stronie Galeria Bałtycka. No, masz z tyłu ciebie i żyna. Tak. Nie? U mnie każdy skrawek taki. Wujka sobie urwałam taki. Dobrze. Dobrze. Słuchaj, stąd się będę, dobra. One aż do października, do listopada owocują te poziomki. I tutaj buraczki? Tak, ale nie tylko, to zrobiłem przerwę do matki, daleko chodzi tam, tu ten zrobiłem przejście. Ale teraz będę, to, no. Ale ty nawozisz czymś? Nie, to. Takie nawozy. Tu ubornik jest. Pierwszy rok dałem ubornika Sławek trochę przywieźć. To zobacz na ubornika troszkę. Prawdziwy ubornik. To jeszcze nie to niedawno siałem. Ile? 3 tygodnie temu. Ale kwaśne. No. A to zobacz. Popatrz, widzisz jak rośnie wszystko? No. Tu już siałem. A to co, seler? Seler? Seler. Seler. Wczoraj obrywałem dla królików liści, że nie osiągnę. To duża była ta, a nie wiem, cały ten. Wyciąłem wczoraj. Tak, czemu? Dlatego, że będę w środę, które będę bliżej. To zostawiłem. Pod szkłem już mam swoje pomidory. Tak. A tu jakie pomidory? Co? Tu jakie pomidory? A te są zdobne, te wiesz. A bliżej, a ty już tam blisko jesteś. Tak, tak, tak. Mówię ci tak, to jeszcze nie widziałeś tyle, że po prostu aż do ziemi sięgają. Coś takiego. No. A to takie małe pomidorki? Tak, taka odmiana. Te malinowe czy jak? Nie. Ozdobne te, to, które do tych. Do sałatek. Do sałatek. Ja ich mam. Tu dałem. A tam chodź, zobacz, do szkolaku. Zobacz. Bukiet kwiatów. Ajajaj. To jest róża? Róża chińska. Piękne. Aj, bo tego, popatrz. Ale to już stare krzaki. 3 lata dopiero ma. O 3 lata? Tak. Oto 3 lata ma też. Widzisz, jak rośnie mu wszystko? Aha. To jak to jest, że to tak rośnie tutaj? Coś słuchaj, bujek sypie jakieś? Oczywiście. A, tak. Jak nie dasz pożywienia, to nic nie ma. To nic nie ma. Tak. I tutaj taki ogród, to kiedyś nie było tego. Ja ścięłem to już połowę wczoraj. Aha. Za bardzo sięgało do leku tam. Albo to, zobacz. Ten tutaj. Krzew. Aha. To niedługo sięgnie wyżymy. Tak. To bardzo ładne. No. To takie, ja pamiętam, w Krześnej rosły, koło domku takie. Aha. Nie? I to z lasu przywiozłem. A, tak? No, z lasu przywiozłem przecież, nie? No, myśmy kiedyś próbowali z lasu przywieźć, nic nie wyrosło. Bo nie wiedzieliś jak posadzić. Jak posadzić, o to chodzi. Trzeba tę siemkę zawiązać. Tak. Bardzo ładnie. Zobacz, winogrona.
słoneczniki jakie ładne. U nas ma się dojrzeć. Aha, aha. Dlatego, że to jest tak zwany bananowy, ten duży. Mhm. No później pewnie, że to u nas klimat jest inny. No one później dojrzewają, tak, nie? Tak, tak. Tak. No ładnie. Pięknie, słońce świeci.